troszeczkę dyscyplinę, ale dalej jesteśmy przy sporcie. Trener roku 2011. Zaraz nam się ukaże film. Pięknie ta statuetka się prezentuje. Marian Jasiński, urodzony w 60 roku, od 75 roku związany jest z KS Budowlani. Od 99 prezes i pierwszy trener w tym klubie. Jego wychowankowie zdobyli prawie 60 medali na Mistrzostwach Europy i Świata w judo i w jiu-jitsu. Za powyższe osiągnięcia otrzymał 17 wyróżnień i nagród od kolejnych ministrów sportu i prezesów. Tego nie powinienem chyba czytać, bo dzisiaj otrzyma najważniejszą nagrodę. Od 79 roku prowadzi nieprzerwanie treningi do chwili obecnej. Początkowo jako instruktor, potem i tak dalej, to są takie szczegóły. Ważniejsze jest to, że pracuje też z dziećmi od 4-5 lat i pokazuje, że szkoląc sosnowiecką młodzież można sięgać po najwyższe trofea sportowe. Posiada 6 dan w judo i 8 dan w jiu-jitsu. To musiałem Państwu przeczytać, bo to nie usłyszycie tego już na pewno przez najbliższe lata, że ktoś posiada takie rzeczy. I osiągnięcia, i tu mam całą listę, seniorzy, Mistrzostwa Świata Kolumbia 2011, 2 złote medale, 1 brązowy i tak dalej, i tak dalej. Film jeszcze trwa. I można powiedzieć tylko tak, juniorzy, to jest ciekawe, Mistrzostwa Świata Belgia 2011, 2 złote medale. Wszyscy by chcieli być takimi trenerami i mieć tak wspaniałych wychowanków. Oto pan Marian Jasiński. A teraz, proszę Państwa, dla Państwa niespodzianka, pan Marian Jasiński naszego. Prezydenta miasta. Pan Arkadiusz Chęciński. Czuję, że idzie. Jak pan to robi, proszę pana, niech pan powie tak. To potem, jak pan nagrodę dostanie, prawda? Nie, nic na wyrost. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja chciałem powiedzieć w ten sposób, że nie wiem, czy to jest przypadek, ale co roku mam taki zaszczyt, że właśnie przedstawicielom sztuk walki, bo w tamtym roku wychowawcę pana trenera tutaj udowodniony ze strony pana Bierońskiego wręczałem nagrodę. Dzisiaj tutaj panu Marianowi. Ja chciałem powiedzieć, że niedawno w gazecie pisało o zasypywaniu Przemszy, że dobrze pamiętam, zasypującej podziały między Śląskiem a Zagłębiem. Niektórzy się śmiali, że chodziło, żeby tak zasypać, żeby Sosnowców wylało. Ja w to nie wierzę, ale pan Jasiński jest właśnie takim prawdziwym przykładem. Prawdziwy Ślązak, pracujący w Zagłębiu, przynoszący zaszczyt naszemu regionowi. I za to panu Jasińskiemu serdecznie dziękuję. Chciałem nadmienić przy okazji, że ja mam szwagra ze Śląska. Się bardzo lubimy. Już tyle lat. Panie Marianie, no teraz niech nam pan powie, jak to się robi. Po prostu trzeba przyjść na trening, ubrać judogę i ćwiczyć. Szanowni Państwo, oglądając ten film po raz pierwszy, chciałem Państwu powiedzieć, że prawdopodobnie będę musiał mieć troszkę do brania, bo mi kimono zbiegło trochę, prawda? Tak jakby mi się pas skrócił. Także szkoda, że nie było autoryzacji tego materiału. Proszę Pana, natomiast tak nie wracając do tego, o czym Pan pyta, ja się wywodzę, proszę Państwa, z rodziny sportowej. Nazwisko Janusz Sidło, życie rozszczepem, medalista Igrzysk Olimpijskich, medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, to był mój wujek. Drugi, pierwszy medalista Mistrzostw Europy to był Czesław Białas. Wywodzą się z Szopienic, natomiast ja
było ze siedmiu z Szczepinic i Zmysłowic. Moja rodzina. Także to jest rodzina sportowa i prawdopodobnie to zacięcie sportowe też między innymi stąd się bierze, stąd się bierze. Proszę pana, ja rozumiem pana wzrok, że pan patrząc na mnie tak podkreślił, że to jest rodzina sportowa. Mnie też się koszula zbiegła w porażce. Ale chcę panu powiedzieć, że ja tu nie jestem bez powodu. Dlatego, że pan prezydent długo szukał kogoś, kto by mógłby połączyć te kilka aspektów, kultura, sport, bo ja zdobyłem z moją drużyną z liceum Plader mistrzostwo Sosnowca w piłkę ręczną, proszę pana. I w decydującym meczu złamałem sobie palec. Przeciwnie, mam to wszystko. Ale to dobrze świadczy o determinacji sportu. Prawda? Proszę pana, ja w imieniu pani zabiorę głos. Bardzo nam się podobał pan na tym filmie. Prawda? Drugie panie? Nie ma pan sobie nic zobaczyć co do tych proszków, żadnych uwag. Gratulujemy jeszcze raz. Chyba, że jeszcze pan sobie zadał jakieś pytanie. Szanowni państwo, nie byłoby tych wyników, gdyby nie zawodnicy. Tutaj na sali ze mną znajdują się akurat dwie mistrzynie świata z ubiegłego roku seniorek, pani Gierońska oraz pani Bergier. Chciałem państwu tylko powiedzieć, że tą sobotę pani Bergier zdobyła srebrny medal mistrza z Europy otwartych kanał, a pani Gierońska brązowy medal mistrza z Europy. Także chciałbym gratulować. Seniorek z ubiegłego roku, Narodowski Mistrz Europy z tego roku. Szanowni państwo, bardzo dziękuję komisji, która nominowała mnie do tej nagrody. Bardzo dziękuję zarządowi miasta, prezydentowi, że zatwierdził tę nagrodę. Jestem bardzo szczęśliwy, cieszę się bardzo, że mogę przed państwem tutaj dzisiaj wystąpić. Dziękuję państwu bardzo.